która oceniała prezentację jednego talerza, nagrodziła 3 laureatów i 4 wyróżnionych w tym konkursie. Poproszę pana dyrektora o przeczytanie, które są to miejscowości. Tak, mamy laureatów, mamy wyróżnionych. Konkurs był bardzo trudny, jednocześnie bardzo przyjemny dla nas, jurorów. I także przyznaliśmy wyróżnienia i żeby to nie przedłużać, to już będziemy wszystko wyczytywać. A więc tak, wyróżnienie dla sołectwa Wilkowo za polędwiczki w sosie kurkowym, a kurki były z okolic Wilkowa. Zapraszam. Zapraszamy. Zapraszamy na scenę sołectwo Wilkowo. Jest pani już tutaj. Wręczamy dyplom i bony wartościowe. I mamy kolejne wyróżnienie, tym razem za duet wieprzowo-kurkowy, czyli sołectwo Nowy Dworek. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie Nowy Dworek. Dla państwa również pamiątkowy dyplom i bony wartościowe. Nowy Dworek odbiera swoje nagrody. I mamy kolejne danie wieprzowe. Jest to rolada schabowa, a otrzymuje tę nagrodę, czyli wyróżnienie za roladę schabową z grzybami leśnymi i boczkiem robionym na boczku sołtysa, czyli sołectwo Ługów. Zapraszamy. Zapraszam przedstawicieli sołectwa Ługów. Czekamy na Ługów po odbiór dyplomu i bonów wartościowych. Ja chciałem powiedzieć, że w Ługowie były dobre nalewki, chyba dlatego stąd opóźnienie z przedstawicielami. Może kolejny dyplom odczytajmy, tak. A Ługów do nas dojdzie, miejmy nadzieję. I mamy tak, schab w sosie śmietankowo-pieczarkowym i zapraszamy podiór wyróżnienia sołectwo Rzeczyca. Tak, tak, zapraszamy. Tak, to jednak proszę państwa nie pomyliliśmy się, tak, tam była bardzo dobra nalewka. Gratulacje dla... Dobrze, proszę tu, tak, tak. I teraz już mamy laureatów. Proszę państwa, tak, mamy już laureatów, a laureatem za schab wędrujący po zielonych pagórkach Glińska oczywiście sołectwo Glińsk. Zapraszamy. Jest to schab nadziewany warzywami w cieście francuskim. Zapraszam przedstawicieli Glińska. No i oczywiście gratulacje. Proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa chce wiedzieć, co to jest takiego presak, to na presak, tak, należy zgłosić się do sołectwa Rusinów. Oni to za wiejskie danie na presaku otrzymali tytuł laureata konkursu prezentacja jednego talerza. Thank you.
Brawa dla sołectwa Ruszinów. I kolejny laureat jest to sołectwo Kupienino za dary ziemi. Tak się nazywa ta potrawa wieprzowa, dary ziemi. Zapraszam przedstawicieli, a jest to, są to polędwiczki wieprzowe w sosie sera pleśniowego. Najlepsze! Najlepsze! I proszę Państwa, jest jeszcze jedna nagroda. Tą nagrodą specjalną, ufundowaną przez Lubuską Izbę Rolniczą, jest to nagroda dla miejscowości Kupienino za polędwiczki wieprzowe w sosie pleśniowym na sałacie z gruchołą i gruszkami. Została nagrodzona, bo naprawdę myślę, że i pani Marta Gessler miałaby problemy z oceną po prostu. Nie jedna restauracja mogłaby się tutaj tym też szczycić przez sposób, jaki zostało wyeksponowane i podane. I w związku z tym Lubuska Izba nagrodziła tą miejscowość nagrodą specjalną. A więc brawo, brawa dla Kupienina. A ja chciałem powiedzieć, że ta nagroda specjalna to również jest za wspieranie polskich sadowników.